Dzień dobry, strasznie brzydkiego tego bałwana ulepiliście. Trochę podobny do pana żony. Z kim gadasz? Z sąsiadem, lepiej z synem bałwana. No co ty? A ty co? Przecież prosiłam cię, żebyś przestał już mówić ludziom to, co myślisz. Ale to sama prawda, no zobacz. Rzeczywiście, podobny do jego żony. No właśnie mu to powiedziałem. Jejku, jak tak dalej pójdzie, to będzie musiał się stąd wyprowadzić. Co się dzieje? Tata wciąż mówi tylko prawdę i przed chwilą obraził naszych sąsiadów. Znowu? To już trzeci raz w tym tygodniu. Słuchajcie, na godzinę muszę wyjść na spotkanie, a ty w tym czasie z nikim nie rozmawiaj, nie odbieraj telefonów i nie otwieraj drzwi nikomu. Chyba trochę przesadzasz. Sara, błagam, przypilnujesz go? No dobra. Okej, widzimy się za godzinę, nie spuszczaj z niego oka nawet na chwilę. Jest, wydrukowałam moje pierwsze w życiu naklejki. Wolę nawet nie pytać, co o nich myślisz. No, ja zrobiłbym lepsze. Zaczekaj tu, pójdę tylko po nożyczki. O, żonka zostawiła telefon w drugiej torebce. Nauczycielka angielskiego Sary? Ciekawe, czego chce. Z nikim nie rozmawiaj, nie odbieraj telefonów i nikomu nie otwieraj drzwi. Oj tam, co złego może się stać? Halo? Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Z tej strony tata Sary. Sara jeszcze nie wpłaciła zaliczki na wycieczkę klasową do Londynu. Nie zapłaciła? Chciałam się upewnić, czy mam jej przetrzymać miejsce. Może po prostu nie chce jechać? A dlaczego bym miała nie chcieć jechać z klasą do Londynu? Z tego co wiem, nie przepada za panią. Mówi, że jest pani zbyt surowa i do tego ma kiepski akcent. Co takiego? Naprawdę tak powiedziała? No oczywiście, i to nie raz. W takim razie proszę jej powiedzieć, że na pewno nie pojedzie na tą wycieczkę. Do widzenia. Tato, skąd masz telefon? Mama zapomniała go ze sobą spakować. Nie wierzę, wyszłam tylko na chwilę. Kto to był? Twoja nauczycielka z angielskiego. Pani Niedźwiedzińska? Aha, możesz mi podziękować. Już nie musisz z nią jechać na wycieczkę szkolną do Londynu. Jak to? Tak bardzo się cieszyłam na tą wycieczkę. Co? Nie mogłaś mi tego powiedzieć wcześniej? Już jej wyjaśniłem, że jej nie lubisz. Mam do niej zadzwonić, to odkręcić? Nie, nie. Oddaj mi ten telefon i marsz do swojego pokoju. Czyli gdzie? No, do sypialni. Nie no, to trwa zdecydowanie zbyt długo. Hej, już wróciłam. O, jak dobrze, że już jesteś. Co się stało? Być może przez tatę będę miała dwóje z angielskiego na koniec semestru. Jak to? Proszę zadzwoń do tej lekarki. Musi być jakiś sposób, żeby tata znowu stał się sobą. Dzień dobry, z tej strony Julia. Ja znowu dzwonię w sprawie męża. O, właśnie o panie myślałam. Chyba znalazłam rozwiązanie naszego problemu. Naprawdę? Wysłałam do pani dwa flakoniki z lekami, dzięki którym wszystko wróci do normy. No nareszcie. Proszę tylko pamiętać, że trzeba je wypić w ściśle określonej kolejności. Momencik, tylko wezmę coś do pisania. Najpierw proszę dać mu do wypicia flakonik z napisem MO1, a następnie ten opisany jako M0I. Dobrze, a dlaczego trzeba je wypić właśnie w tej kolejności? Nie wiem, ale sztuczna inteligencja twierdzi, że inaczej miałoby to katastrofalne skutki. Mamo, to kurier! O, chyba leki dotarły. Dziękuję pani bardzo, do widzenia. Kto to był? To kurier, przywiózł leki. Jakie leki? Jak je wypijesz, to wreszcie będziemy mogły cię wypuścić z domu. No dobra. Pamiętaj, mamo, najpierw MO1, a potem M0I. Coś nie tak? Sama zobacz. Nie bardzo wiem, który jest który. Rzeczywiście, ich nazwy są strasznie podobne. Nie mogła ich nazwać 1 i 2? Wiesz co? To chyba bardziej przypomina 0.
No nie wiem. Na pewno. Dobra, mężuś, wypij najpierw to. Jesteś pewna? Właściwie to nie. Całkiem smaczne. Teraz już nie mamy wyjścia. Proszę, wypij ten drugi. Mam złe przeczucia. Bardzo ładnie pachnie. I co, jak się czujesz? Dziwnie. Nagle poczułem się potwornie głodny. Spokojnie, to nic dziwnego. Tata zawsze jest głodny. Wszystko okej? Tato, wszystko dobrze? Musimy sprawdzić, czy leki działają i czy tata potrafi powiedzieć coś niezgodnego z prawdą. Tylko jak? Mężuś, kim jestem? Jesteś ananasem. To działa, tata wreszcie powiedział nieprawdę. Nigdy się nie spodziewałam, że się ucieszę z tego, że twój tata potrafi kłamać. Ale ty naprawdę jesteś ananasem, a ja jestem strasznie głodny. Czemu mnie gryziesz? Co ty wyprawiasz? Tato, co ty robisz? Bananki też są pycha. Jakiś czas później. Dobrze, że zostały ci jeszcze jakieś cukierki z Halloween. Zostawiłem je na czarną godzinę. To dobrze, bo to chyba właśnie ta godzina. Dzieciaki, dalej jestem głodny. Tato, czemu się uśmiechasz? Powiem wam, że wyglądacie dzisiaj wyjątkowo smakowicie. Słuchajcie, nie mam w domu już w ogóle jedzenia. Musimy coś wymyślić, zanim tata znowu się na kogoś rzuci. Mężuś, znowu patrzysz na mnie w ten dziwny sposób. Słuchajcie, powinniśmy zajrzeć do babci. Wczoraj była na zakupach. No to szybko, tata mi zjada tablet. Strasznie twarda ta czekolada. Jest coraz gorzej. Ale się cieszę, że nas odwiedziliście. Zrobić wam coś do jedzenia, do picia? Nie, dzięki babciu. Możecie mi powiedzieć, czy Andrzej próbuje opróżnić naszą lodówkę? Bo naszą już opróżnił. Macie sos pomidorowy, bo przydałby się do pizzy. Do jakiej pizzy? Pizza. Andrzej, przestań. To nie jest żadna pizza. To przecież twój teść. Już tak dawno nie jadłem hot doga. Andrzej, nie rób tego. Nie! Tato, to nie jest najlepszy pomysł, żebyś jadł swojego pada od konsoli. Co? Przecież on nie jest prawdziwy, to czekolada. Pani Julio, jest bardzo źle. To wiem, ugryzł moją mamę w łokieć. Jak mogła pani pomylić te butelki? Były wyraźnie opisane. Na szczęście mam tu nowy specyfik. Proszę to wypić i mam nadzieję, że wszystko wróci do normy. Co pan teraz widzi? Jak? Chyba wcześniej było lepiej. Okej, ludziska, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. I jeśli możecie, zostawcie łapki w górę dla taty, żeby mu się polepszyło. Aha, słuchajcie, w tym roku wspieram WOŚP i wystawiłam kilka rzeczy na licytację. Możecie wylicytować taki fajny zestawik. Przypinkę, książkę i mój plakat. Link do aukcji znajdziecie pod filmem. Liczę na was, trzymajcie się, pa! Super Nalepka!